Witajcie kochani, dziś zapraszam Was na kolejny film Top 5, a tym razem będą to korektory do stosowania w okolicy oczu, zwłaszcza pod oczy. I mam nadzieję, że ten filmik Was zaciekawi, ponieważ bardzo, bardzo intensywnie przyłożyłam się do testowania tych korektorów i dzisiaj właśnie Wam o nich opowiem. Zanim jednak wyróżnię tą moją typową piątkę i poznacie mój wybór, muszę zwrócić uwagę na kilka ważnych kwestii, a mianowicie na kryteria, którymi się kierowałam. Tak jak wspomniałam wcześniej, trochę to trwało, a nawet bym powiedziała, że kilka dobrych miesięcy i przetestowałam ogromną ilość korektorów, które są dostępne w drogeriach, czyli mam tutaj na myśli Superfarm, Rossmann czy też Drogerie Natura. No i pierwsze najważniejsze kryterium to oczywiście była cena, ponieważ musiałam zmieścić się w tych 20 zł. I uwierzcie mi, ogromna ilość korektorów poleciała od razu do śmieci, ale dobra. Drugie ważne kryterium to było krycie. I zapewne większość z Was stosuje korektor w okolice oczu, by uzyskać efekt albo rozświetlenia, albo efekt krycia. Ja nie jestem osobą, która cierpi na bardzo mocne zasinienia, ale mimo wszystko delikatne zasinienia w tej okolicy oczu zawsze u mnie występują. Czasami są one mocniejsze i to też jest uzależnione od tego, ile miałam snu, czy dzień wcześniej był bardzo intensywny, jak jestem mocno zmęczona itd., itd. Więc te zasinienia również u mnie się pojawiały i szukałam korektorów, które będą dawały dobre krycie. Kolejne ważne kryterium to jest to, że posiadam oczy wrażliwe i też okolice, skórę wokół oczu dosyć wrażliwą, więc szukałam takich preparatów, które nie będą podrażniały zarówno oczu, jak i okolicy wokół oczu. I też co jest ważne, podczas wykonywania demakijażu, kiedy gdzieś tam resztki różnego rodzaju preparatów dostają nam się w okolice oczu, żeby ten korektor również ich nie podrażniał. Czyli znacie już trzy kryteria: cena, krycie i wrażliwość. Kolejna ważna kwestia to było oczywiście to, jak korektor zachowuje się w połączeniu z kremem pod oczy. Bo ja już jestem w takim wieku, że krem pod oczy to jest obowiązek. I bardzo często stosowałam sam krem pod oczy, taki, który posiadał już filtr, a zdarzało się też tak, że testowałam korektor na krem, który nie posiada filtra i na to nakładałam jeszcze filtr. Więc zależało mi na tym, żeby ten korektor dobrze się łączył, żeby nie było jakiegokolwiek rolowania, żeby gdzieś tam się dziwnie rozkładał. Więc tutaj też to było dla mnie ważne kryterium. I następna ważna sprawa to to, żeby korektor długo się utrzymywał. I sprawdzałam też właśnie długość tego, jak ten korektor w ciągu dnia działa. Czy szybko zanika w tej okolicy i zaczynają przebijać zasinienia, zmęczenie, czy utrzymuje się naprawdę przez wiele, wiele godzin i jak to też wygląda. Dobra, idziemy dalej. Kolejne kryterium to było to, jak korektor zachowuje się na skórze samodzielnie i w połączeniu z pudrem. Bo tutaj też muszę zwrócić uwagę na to, czy dany korektor wchodzi w zmarszczki i je podkreśla, czy też nie. To też jest dla mnie ważne i to się też pewnie tyczy, to się tyczy wszystkich kobiet, które są w wieku już po 30, mają w tej okolicy oczu pierwsze zmarszczki, kurze łapki, kobiet, które borykają się z zasinieniami, ale są już w wieku na przykład po 50 i ta skóra w tej okolicy nie jest już tak jędrna jak oczywiście u młodych dziewczyn, więc też zależało mi na tym, żeby korektor, który pracuje w tym miejscu, pracuje na skórze, żeby nie podkreślał dodatkowo zmarszczek, żeby ich nie uwydatniał, kiedy ten efekt się pojawia i czy w ogóle się pojawia, no i właśnie jak pracuje korektor w połączeniu z pudrem. Bo ja na przykład lubię taki efekt lekko przypudrowanej tutaj tej okolicy oczu, zwłaszcza pudrem HD, który jeszcze dodatkowo odbija światło i bardzo ładnie to wygląda na zdjęciach czy też w kamerze. Ale wiem od specjalistów, od makijażystów, wizażystów, że przypudrowanie korektora może powodować, że on będzie wchodził nam w zmarszczki. Także te korektory, które sobie testowałam, sprawdzałam również pod tym kątem. No i tak myślę sobie, czy jeszcze było jakieś kryterium? A, była. Oczywiście kolorystyka. Sprawdzałam korektory pod tym względem, bo no nasz
kobiety, Polki, najczęściej mają bardzo jasną karnację i też w związku z tym potrzebują jasnych, takich naprawdę jasnych czasem korektorów, żeby ładnie one się komponowały ze skórą, więc sprawdzałam tutaj też pod tym kątem, czy takie korektory są dostępne na naszym rynku i jaką mają kolorystykę. No i teraz moje pytanie do Was. Jak myślicie, czy znalazłam taki ideał? Korektor, który sprawdziłby się pod tym kątem tych wszystkich moich kryteriów idealnie. Czy istnieje taki korektor do 20 zł, korektor drogeryjny, który dla kobiety w wieku po 30 roku życia będzie po prostu ideałem? No i tutaj Was zmartwię. Niestety nie ma takiego korektora. Ja nie znalazłam takiego korektora w tym przedziale do 20 zł, który spełniałby każde moje kryterium, który byłby po prostu idealny. Natomiast wyróżniłam piątkę. Wśród tych wszystkich preparatów, które sprawdziłam, korektorów, które przetestowałam, piątkę, która moim zdaniem może Was zainteresować i może znaleźć takich swoich odbiorców, fanki i też w większości, jeśli chodzi o kryteria, spełnia oczekiwania, ale też obietnice producentów. No dobrze. Numer 1 to będzie korektor marki Catrice. Korektor kamuflaż w takiej oto postaci, w takim opakowaniu, bo jest jeszcze dostępna opcja w słoiczku. Myślę, że większość z Was doskonale ten korektor zna i zgodzi się ze mną, że jest to jeden z najlepszych korektorów kamuflujących i kryjących w cenie do 20 zł na rynku. I teraz tak. To jest korektor, który ma bardzo fajne opakowanie, wygodny aplikator, bardzo ładnie rozprowadza się na skórze. Jego konsystencja, powiedziałabym, jest taka średnio treściwa, przez co też bardzo dobrze nakłada się w okolice oczu i niewiele potrzeba, żeby zakryć zasinienia. I ten efekt krycia jest naprawdę mocny, intensywny. I to jest jego ogromny plus. Dodatkowo kolorystyka, bo jakiś czas temu pojawił się odcień najjaśniejszy, czyli 0,10 porcelanowy, który jest naprawdę bardzo, bardzo jasnym kolorem i myślę, że sprawdzi się u większości Polek. Cena, zmieściliśmy się do 20 zł, bardzo często w drogerii Natura jest on na promocji, ale znalazłam w internecie również takie miejsca, takie drogerie, w których dostaniecie go za niecałe 13 zł, więc też bardzo, bardzo duży plus. Nie podrażnia, nie powoduje, że coś tutaj w tej okolicy oczu zaczyna się dziać, czy to podczas demakijażu. Bardzo dobrze łączy się praktycznie z każdym przetestowanym przeze mnie kremem pod oczy, czy też filtrem w okolicy oczu. I można by było powiedzieć, że to rzeczywiście jest ideał, ale ma też jeden minus. Jego minusem jest to, że przy dłuższym stosowaniu on niestety przesusza okolice oczu. Czyli to jest taki korektor, który ja bym powiedziała idealnie nadaje się dla dziewczyn do 30, takich, które jeszcze nie mają pierwszych zmarszczek i ta okolica skóra wokół oczu jest taka w miarę normalna. Ona nie jest przesuszona, nie jest mocno sucha, jest dosyć intensywnie ujędrniona. Ten korektor sprawdzi się idealnie. Niestety ja zużyłam kilka opakowań, przetestowałam go przez dobrych kilka tygodni, a nawet bym powiedziała przez kilka miesięcy. I tak jak mówię, trwałość absolutnie na tak. On spełnia praktycznie wszystkie kryteria, o których Wam wcześniej powiedziałam, ale no właśnie ma ten jeden minus. Po pewnym czasie on zaczyna przysuszać mocniej skórę wokół oczu i nieważne z jakim kremem pod oczy bym go stosowała, silnie odżywczym, regenerującym, ten efekt jednak się pojawia. Ja na początku nie byłam przekonana, czy to na pewno jest korektor, dlatego musiałam go bardzo długo testować, żeby sprawdzić, czy tak rzeczywiście jest, czy to jest sprawca tego działania i okazuje się, że tak. Czyli ja mogę go polecić wszystkim kobietom do 30, a już po 30, jeśli chcecie stosować mocno kryjący korektor, to jak najbardziej, ale starajcie się go używać bardzo niedużej ilości, dosłownie w miejscach, gdzie pojawia się zasinienie, a najczęściej jest to o tutaj,
więc tylko delikatnie go sobie tutaj rozprowadzamy, no i nie do codziennego makijażu. Numer 2 na mojej liście to będzie kolejny kamuflujący korektor, a to jest Kobo. Kobo ma w ofercie chyba 2 czy 3 rodzaje korektorów pod oczy. Ja zdecydowałam się właśnie na ten korektor, jak tutaj podaje producent, tuszuje niedoskonałości, neutralizuje cienie pod oczami, odporny na ścieranie, nie wysusza skóry. Formuła wzbogacona o masło shea, dodatkowo nawilża, jest również idealny do konturowania. I znowu, konsystencja bardzo przyjemna, podobna jak w przypadku tego korektora z Catrice. Kolorystyka ok, zero podrażnień. Rzeczywiście mamy efekt kamuflujący, czyli on naprawdę ukrywa nam te cienie pod oczami i bardzo dobrze się w tej kwestii sprawdza. Długo się utrzymuje. Nawilżenie, powiedziałabym, że raczej to samo w przypadku Catrice. I dlaczego wylądował na drugim miejscu? Dlatego, że niestety niezbyt dobrze łączy się ze wszystkimi typami kremów pod oczy, które przetestowałam. Czyli nie w każdym przypadku on się dobrze rozprowadza i też trzeba mieć to na myśli, ale na przykład właśnie przy pudrowaniu jednego i drugiego ten efekt trwałości jest ogromny. No tutaj też to przesuszenie po pewnym czasie się pojawia, niestety, mimo tego, że mamy w składzie na przykład masełko shea, ale po przetestowaniu tak silnie mocno kryjących korektorów pod oczy, czyli tych korektorów kamuflujących, nasunęła mi się pewna myśl do głowy, przyszła mi pewna myśl, że jednak jeśli jesteście w wieku po 30 i macie ten duży problem z zasinieniami, to musicie liczyć się z tym, że mocno kryjące, kamuflujące pod takie korektory po pewnym czasie jednak będą przesuszały okolice oczu. To jest po prostu nieuniknione. Więc trzeba zdawać sobie z tego sprawę i bardzo silnie też nawilżać okolice skóry wokół tutaj oczu. Pamiętajcie o tym. No dobra, czyli znacie już moje 2 pierwsze typy, czas na trzeci. Top 3. Korektor numer 3 to będzie marka Wet n Wild i to jest korektor serii Photofocus, czyli taki korektor, który dodatkowo będzie odbijał światło i pięknie tutaj nam wygładzał tę okolicę, sprawiał, że cienie nie będą widoczne, rzeczywiście ładnie krył i to wszystko się tutaj dzieje. Mamy ciekawą konsystencję, która jest nieco lżejsza niż w przypadku tych kamuflaży, które Wam wcześniej pokazałam. Dodatkowo też jest ten efekt fotofokus, ten efekt HD. Sprawdziłam, przetestowałam na zdjęciach i rzeczywiście bardzo ładnie jest rozświetlona ta okolica. To jest też korektor, który nie podrażnia. Dodatkowo mamy tutaj informację cruelty free, czyli wiemy o tym, że marka Wet n Wild nie testuje na zwierzętach, ogromny plus. Ale znalazłam też 2 minusy, jeśli chodzi o ten preparat, dlatego też spadł on na 3 miejsce. Bo spełnia praktycznie większość kryteriów, ale po pierwsze, mamy bardzo okrojoną gamę odcieni i ja mam tutaj ten najjaśniejszy, który moim zdaniem jest dosyć ciemny i on będzie fajnie wyglądał u dziewczyn z taką ciemniejszą karnacją, oliwkową karnacją, a niestety nie doszukałam się przez te wszystkie miesiące, kiedy testowałam sobie ten korektor, te wszystkie korektory, nie znalazłam takiego najjaśniejszego odcienia i bardzo ubolewam nad tym, bo muszę powiedzieć, że to jest naprawdę świetny korektor, a drugim minusem jest to, że on dziwnie pachnie. Nie wiem skąd ten zapach, ale przetestowałam chyba ze 4 opakowania, sprawdzałam, czy wszystkie też tak pachną i się okazało, że tak, więc ten zapach nie do końca jest przyjemny. Więc gdyby nie ta gama kolorystyczna i gdyby nie ten zapach, to powiedziałabym, że ten korektor mógłby wskoczyć na pierwsze miejsce. Krycie, to jak zachowuje się na powiece, jak pięknie ją wygładza, jak fajnie łączy się z każdym kremem, ale też z pudrem, jaki daje efekt na zdjęciach, w kamerze, pod tym względem trwałość, super, no ale niestety. Gama kolorystyczna zbyt mała, no i ten dziwny zapach.
Czwarte miejsce i będzie to korektor marki Eveline. Korektor pod oczy niweluje cienie, oznaki zmęczenia, koryguje niedoskonałości, rozświetla i nawilża. I mogłabym powiedzieć, że praktycznie tak się dzieje, ale spadł na czwarte miejsce ze względu na opakowanie, ponieważ mamy tutaj tubkę z takim mało przyjemnym aplikatorem, więc musimy sobie go wyciskać. Kolejna sprawa to jest jego konsystencja. On jest naprawdę bardzo treściwy, przez co też możecie się troszeczkę pomylić, nakładając go w okolice oczu. O co mi tutaj dokładnie chodzi? O to, że to jest dosyć mocno kamuflujący, kryjący korektor, ale trzeba go dozować odpowiednio i nakładać naprawdę niewielką ilość w okolicy oczu. I przez to właśnie, że ma takie opakowanie, a nie inne, można się troszeczkę pomylić. Także treściwa konsystencja, jest mocne krycie, ale niestety opakowanie moim zdaniem do bani, że tak powiem. Nie podrażnia, absolutnie nic się nie dzieje w okolicy oczu. Nie przysusza też, co jest bardzo ważne i co zauważyłam w przypadku właśnie tego korektora. Naprawdę ładne krycie nim uzyskujemy. Czy rozświetla? Tego nie widziałam. Łączy się fajnie z każdym kremem pod oczy, łączy się fajnie też z pudrem, ale niestety pod koniec dnia zaczynają wychodzić zmarszczki i ten makijaż wygląda nieświeżo. Także z jednej strony całkiem fajne krycie, całkiem fajnie wygląda na skórze, ale opakowanie nie do końca przypadło mi do gustu, więc dobrze by było, żeby rzeczywiście marka pomyślała o zmianie opakowania z innym aplikatorem, żeby fajnie było też można go dozować. No i oczywiście nie ma tutaj mowy o jakiejkolwiek niwelacji zmarszczek, optycznej niwelacji zmarszczek. Nie, tak się nie dzieje, natomiast jest krycie i jest nawilżenie. I na zakończenie, czyli ostatnie miejsce, miejsce numer 5, korektor z Bell. Korektor hypoallergenic, który jest w postaci płynnej, ma bardzo fajne opakowanie, kosztuje najmniej z tych wszystkich, które mogliście dzisiaj zobaczyć. I to jest taki korektor, który ma rozświetlać, dawać krycie, ale też nie podrażniać okolicy oczu oraz samych oczu. I rzeczywiście tak się dzieje. On nie daje aż tak mocnego krycia, na jakim mogłoby Wam zależeć, to nie jest korektor kamuflujący, ale do codziennego makijażu sprawdza się całkiem dobrze. On naprawdę ładnie wygląda na powiece, fajnie z nią pracuje, nie podkreśla zmarszczek, nie ma mowy o żadnym podrażnieniu, nie ma mowy też o przesuszeniu, nie pachnie, jest tani, ale ma jedną wadę. Jest bardzo, ale to bardzo niewydajny. Nie wiem, co się dzieje, ale za każdym razem, kiedy nakładam ten korektor właśnie tutaj w tej okolicy, mam wrażenie, że on po prostu znika. I muszę to robić na takiej zasadzie, że najpierw aplikuję korektor pod jednym okiem i od razu go wtłaczam w skórę albo przy pomocy palców, albo przy pomocy gąbeczki, a dopiero później muszę nałożyć na drugą część mojej twarzy. Nigdy nie mogę zrobić sobie tego w ten sposób, bo kiedy nałożę pod jedno oko, to zaraz mam wrażenie, że pod drugim już nic nie ma. Skąd takie działanie? Nie mam pojęcia, ale kiedy właśnie wykonuję te ruchy, o których wcześniej Wam powiedziałam, czyli ten odpowiedni sposób nakładania, najpierw nakładam jedną warstwę, która dosyć szybko znika, a później jeszcze delikatnie w miejscach takiego mocniejszego zasilenia dokładam drugą warstwę i wtedy sprawdza się super. No ale tak jak mówię, co z tego, że korektor kosztuje 10 zł, czasem można go znaleźć w Biedronce naprawdę jeszcze w cenie poniżej 10 zł, jeśli on po prostu jest niewydajny, on momentalnie znika z naszej skóry. Także mamy tutaj krycie, mamy rozświetlenie, dobrze się komponuje z kosmetykami, nie podrażnia, nie podkreśla zmarszczek, nie przysusza skóry, ale jakoś dziwnie szybko znika. No dobrze kochani, teraz już znacie moją topową piątkę, jeśli chodzi o korektory drogeryjne w cenie do 20 zł. Znacie kryteria, którymi się kierowałam i widzicie, dlaczego wśród tych korektorów nie znalazłam ideału. Ale na zakończenie muszę powiedzieć najważniejszą kwestię. To są bardzo dobre korektory, mimo tego, że nie spełniają wszystkich moich kryteriów i musicie brać pod uwagę również to, że ja te kryteria trochę tak jakby wyolbrzymiłam,
czyli starałam się znaleźć korektor na każdy problem, a oczywiście nie każda z nas ma właśnie wszystkie te problemy. Czyli chciałabym, żeby korektor był kryjący, nawilżający, nie podkreślał zmarszczek, pięknie komponował się z każdym pudrem pod oczy, bez niego, z każdym kremem pod oczy, no żeby dawał nam efekt wygładzenia, niwelował zmarszczki. No byłoby super, gdyby ktoś stworzył w cenie do 20 zł taki oto kosmetyk. Ale tak nie jest. Natomiast te preparaty, o których Wam dzisiaj powiedziałam, są naprawdę dobre i myślę, że każda z Was znajdzie coś dla siebie, czyli jest coś dla osób, które potrzebują mocnego, intensywnego krycia i to krycie ma się utrzymywać przez wiele godzin, czyli po prostu kamuflaż, ale trzeba tutaj pamiętać o silnym, intensywnym nawilżaniu okolicy oczu. Jest też coś dla osób, które nie mają problemów z zapachem i też dla osób, które mają ciemniejszą karnację i szukają bardzo fajnego korektora pod oczy, który będzie no wyglądał po prostu przepięknie, więc też coś takiego się znajdzie. Jest też coś dla dziewczyn, które mają znacznie mniejszy zasób gotówki i nawet ta cena do 20 zł jest dla nich za duża, więc korektor z Bell myślę, że też jest bardzo fajnym rozwiązaniem, mimo tego, że nie do końca jest wydajny, ale sprawdzi się dla tych z Was, które jednak szukają jakiegoś takiego najtańszego rozwiązania. Także widzicie, moja topowa piątka. Jestem bardzo ciekawa, co myślicie na temat tych korektorów. Czy je znacie? Czy stosowałyście? Jak się u Was sprawdzają? Które z nich najbardziej lubicie? No i oczywiście napiszcie mi też w komentarzach, czy znacie jakiś inny korektor w cenie do 20 zł, który tak świetnie by się sprawdzał, jak tego oczekuję. Jestem ciekawa, czy kolejne top 5 przypadło Wam do gustu. Dajcie znać w komentarzach, jak zawsze. No i też tutaj mam takie pytanie dla Was, ponieważ przetestowałam korektory do 20 zł, ale w trakcie testów tych korektorów sprawdzałam również inne kosmetyki marek takich bardziej wysokopółkowych i sprawdzałam też różnice, które pojawiają się w przypadku korektorów tanich, drogeryjnych i właśnie tych korektorów marek takich selektywnych. Więc dajcie znać, czy chciałybyście zobaczyć taki film, gdzie albo wyróżniam 5 takich korektorów wysokopółkowych, które najlepiej się u mnie sprawdziły i które są warte tych pieniędzy, albo też porównanie korektorów wysokopółkowych do tych tańszych. Dziękuję Wam bardzo serdecznie za uwagę. Jak zawsze, jeśli chodzi o moje filmy, wiem, że jestem okropną gadułą, ale zawsze chcę Wam przekazać jak największą dawkę informacji. Linki do korektorów, o których dzisiaj wspominałam, znajdziecie w opisie do tego filmu. Trzymajcie się ciepło i widzimy się w kolejnym odcinku. Buziaki, pa!